Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki, kochani. O kurde, idą. Idą do nas. Nie mogę się, kurde, znaczy nie mogę się doczekać. No nie chcę tutaj nic, kurde, robić. Bors Ursus. To jest zniszczone. Pytanie, czy będzie Azazel szedł w stronę tego, czy jednak tu. Bo my sobie tutaj stoimy, 19 jednostek, bo tutaj mamy Irinę. Maiden of the Frost. No nie będzie w tej turze. Nie szkodzi. Natomiast, no właśnie, my kurczę, albo uderzymy tu, albo tu. Natomiast tu jeszcze sytuacja jest właśnie. Którą. Mam się jak kurde, wiecie co? Może rezerwa? Moment, a ty naprawdę nie masz tutaj kurde ruchu do tego? No nie masz. No dobra. Tu się kurde ewentualnie odsunie. Nie, no to nic mi to nie da, kurde. Już różnych kurde tutaj, jak widać, motywów. Tam. Nie, bo ja jestem w zasięgu tego miasta. A nie mogę zaatakować. Co za G? Wiecie, o co chodzi? Nie mogę odejść, ponieważ miasto mnie kurde tutaj złapało. Dobra. Jakby się ustawić, gdzie my jesteśmy tu? Na północ mieć, to jest strzałeczkę. Więc to tak, dobra. Kochani, wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o tę akcję. Nieprzydzielone punkty umiejętności Ulrika Magdowa, słuchajcie. Duch, czy wszechstronna, błyskość, szybkość błyskawicy, nie błyskość, szybkawicy. Ponoć tam są spoko. Orędowniczka to jest odporność. No nie, no ona będzie kurczę tutaj, już walczyła z gubę Skavenów i tak dalej. Natomiast, no. Na razie to i ty, moja miła Pawlo, no właśnie, to są kurde, tu jest jedna tura i tam będzie druga. W Kislewie jest plus 4 i dobrze, natomiast myślę, że tutaj już można by dać to. W piekielnej otchłani, tak, to potrzebujemy dalej mieć plus 4, tu mamy werbunek. To. Tutaj mamy plus 1. Można też by powoli dochód dać. Mamy minus 2000, no nie? Bo straciliśmy między innymi jedną rzecz. Co to ostrzy. Nie chcę na razie tego rozbudowywać. Ten tu idzie. Nie wiem, kurde, gdzie on pójdzie. Czy tu pójdzie, czy pójdzie gdzie. Ale ten jest tam. Powiem szczerze. Nie wygląda tak super to wesoło. Z jeden. Tu jest 0, tu pieniądze na plus 3, tu pieniądze na plus 2, na minus 1. Dobra, kochani, tyle. Bo budynku chyba żadnego nie chcę. Też nie, w południowym oblaście, przepraszam bardzo, tutaj chcę ten budynek. Tutaj nie chcę nic robić. Góry. Co karten jest tutaj, też to zostawimy na razie. Niech to sobie będzie jak jest. No, dobra, kliknijmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Zasadzka. Timur Człekowicz, o gościu. O kurde. I. To jest kontwoobszarowa bierność. Minus 4, spoko. Wieży, świat, bierna umiejętność, wędrowiec. Mamy tych, kurde. Mamy konnicę. Tutaj zresztą nie ma żadnych takich działonowych, powiedzmy, nie? Dobra, weź ty. Dobra. No spróbujmy się, no jak kurde, jak stracimy tę armię, to nie będzie wesoło, no ale no co, zrobię, nic nie zrobię. No i pytanie, czy on będzie sam, czy nie sam, czy kurde, co? Obrońca nie może zostawić wojsk w trakcie zasadzki. Ma to sens. Natomiast my mamy tutaj, kurde, fajne jednostki, wyjedziemy, będziemy gdzieś tam, kurde, przyjdą ludziki. Dobra, zobaczę, czy mam w ogóle wyjście. Oczywiście pozwolę sobie zapauzować, ale na początku. No niestety, tutaj 13 razy trzeba obrócić myszą, żeby móc obrócić się. Dobra, co się dzieje w ogóle? My idziemy tu. Powinniśmy mieć możliwość ucieczki? Nie, no wiadomo, zasadzka, kurde. Dobra, oni w sumie by sporo. To jest jedna, moment, moment, moment. No tu się rozstawimy przed nimi, tylko pytanie, czy my damy, kurde, radę. Dobra.
atakujcie. Wy atakujcie te pieseły. Tu musimy się rozstawić szybko w ten sposób. Was rozstawić w ten sposób. No i wy tu atakuj już tych i będzie git. Wiemy, kurde, czy to będzie miało sens. Dobra, właściwie to jest. Nie ma sensu. Ja dałem rozkaz. Mam regenerację, spoko. Myśki biegną na te. Dobra. Okej, okay, tutaj nie powinno być źle, dobra. I teraz pytanie, czy nie wrócić gdzieś tu, czekać na atak i ostrzeliwać ich. I to będzie, kurde, niegłupi pomysł. Dokończcie ich. Dawaj, dawaj. Minuta 25, dobra. Tutaj nie. Wiecie, o co chodzi. Muszę tutaj ustawić się. Konnicą sobie pojedziemy i będzie git. Możecie dopaść tych, wy możecie dopaść tych, wy tych, wy tych. Dzisiaj, kurde, zaraz okaże, że ta zasadzka nie będzie taka... ale mądra. Nie, ustawić się tu. Sobie powinny dać radę. Umiejętność do stworzenia jednostki to są te. Atakować. Minuta. Pytanie, czy się kurde wyrobimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Was już zaproszę, kurde, tu. Jest ta druga jednostka. Ci uciekli i dobra. Czy tu? Tu faktycznie Horse Riders będą potrzebne. Czy ty dajesz tutaj radę? Dajesz. Dobra, misiek jeden, chodź tu. Już na spokojnie. Nie będę, kurde, uciekał. A co się będę? Przejmował. Tak, przybywają posiłki, okej, okej, okej. Tak, wy tam idźcie, misiek ty chodź już, wracaj. Może przydacie tu. Dobra, rozczapieszmy się. Oni przyjdą z tej strony, dobra, to ustawmy się może tak. Was potrzebuje faktycznie z tej strony w ramach wsparcia, was potrzebuje z tej strony. Wsparcia. Miśki wiadomo. Kurde. Naprawdę. Posłałem ich gdzieś, kurde, nie wiem po co, gdzie i jak. Chodźcie, 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 chodźcie. Go, go, go. Jak sytuacja to wygląda? Chodź, 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 chodź.
Fajnie, że oni strzelają i biegają i strzelają. Natomiast kurde, pytanie, czy ktoś nas tutaj nie odjedzie zaraz z tej strony. Chodź. Się nie ustawili, nie wiem czemu się nie ustawili. Z tej strony ktoś nas atakuje, tamci, ale to na później. Nie, chodź tu. Dobra rzecz. Konnica niestety, kurde. Wyjdź. Miało być, kurde, tak łatwo, nie? Żyj tu. Porej tu. Niestety, pytanie, czy damy radę. Dostaje całe szczęście, zaraz go może wymieciemy stąd. Ale kurde, nie, przegrane to jest. Mam jeszcze jakąś jednostkę, ale nie. No, tyle. Ale nas kurde zrobili. No nie mamy tutaj szans, niestety. Tyle. Ale pomysł był dobry, tylko kurde, nie wyszło to. Za dużo mieli tych jednostek, ale jak on, znaczy ja rozumiem, że Cinch ma możliwość zasackowania, nie? No bo gościu zmienia drogi i w ogóle, ale... Trochę słabo tutaj to wyszło, powiem szczerze, i tyle. Dobra, ale gościu, sporo strat ma. Garnizon Osady tutaj w ogóle był, między innymi. No i teraz będziemy mieć łatwiej Konstantynem, ale... No, ta cała armia poszła w... Chyba, że uciekli. Już nie będę tego zgrywał, bo nie ma sensu, ale gościu, jak ty w ogóle wyszedłeś? Jak ty w ogóle wyszedłeś stamtąd? Wiecie, o co chodzi? Pewne zwycięstwo, co tu się wydarzyło? A, ci... Nie, to... Pff. Tanki ja tutaj walczę sobie, dobra. Weźmy trochę pieniędzy. To się przyda, kurde. Tę armię musimy na nowo robić. Nie wiem, jak to zrobimy tutaj. Ha, bo jak Konstantyn przejmie to... No to nie będzie mógł się ruszyć, nie?
Malus idzie, skurczybyk. Ale się kurde porobiło. Jeszcze tam, wiecie, najważniejsza bitwa dzisiejszego odcinka prawdopodobnie. Azazele i taki, te inne, nie? Następ apokalipsy, tu, właśnie to. B3, no tak myślałem właśnie. Plusowe zwycięstwo jest, słuchajcie. Wiecie co? To jest kurde. A, i jeszcze sobie nie przygotowałem żadnych rzeczy. Jakbym to chciał, kurde, kliknąć. Nie no, walczymy. Mam nadzieję, że damy radę. Kari, no właśnie trzeba, kurde, Kariego. Ciabnąć. Ten Karią? Właśnie nie wiem. Nigdy nic nie wiadomo. Mamy sporo jednostek strzelających. No tutaj raczej ich nie wystawię do przodu. Tych. Jesteśmy z tej strony 2 minuty i 50 sekund tutaj. Konnica. Ty musisz tak być, tak czy inaczej tam być, po tamtej stronie. W ramach atakowania tego działa, no nie? My możemy poczekać tu ewentualnie, jak chcemy. Tutaj walczyć po tej stronie, bo to tak naprawdę... Mapy jest tu. Faktycznie, z tej strony. Chyba, żeby faktycznie trochę z boku to przejść, tylko że nas kurde zobaczą, nie? Czy będą szli tam, czy nie? Czy co robią? Czekają. Chyba, że to będzie jedna wielka bitwa, ale... Wolałbym nie. Lecimy saniami i będziemy ich kurde, wiecie... Motać. Chyba, żeby... Tylko przejść tu. Minutę. Zacząć strzelać z tej strony. Może to będzie lepszy pomysł? Oni tutaj raczej nie mają strzelających jednostek, mają tego. Oczywiście to sobie na minimalnym rozegramy. Nasi idźcie. Idźcie, idźcie. Tam. Tak, wiem, że się zbliżają posiłki. O tu. Strzelmy typa. Dobra, bo się kurde robią ciekawe rzeczy tutaj. Mamy was, spoko. Wy do przodu. I kurde, wielka bitwa.
wy, chciałbym, żebyście atakowali ogólnie biorąc. Wiecie co, się po prostu poustawiajmy tutaj może i tyle. Ankar jest tu. Chciałbym, żebyście ją jabnęli. Chodź tu. Naprawdę? Nie wiem, czy tutaj chcę, kurde, czy chyba się transformujemy i tyle. Go dziabniemy. Natomiast wy idźcie do przodu. Czyli kurde, nie poustawiam tutaj. To jest kto? Pięść, tutaj bicz kurde tego skurczybyka. Mam nadzieję, że wystrzelacie. Czemu nie chcesz odejść ty? Natomiast czemu nie chcesz strzelać? Wy wszyscy do przodu. Będzie tragedia za moment. Będziemy wjeżdżać od tylca. Sporo ich kurde jeszcze idzie. Tam jest działo w ogóle. Manticore. Też Manticore, wiesz co? Walcz tu. Idź go ziemi. Jeszcze tutaj, dobra. Wrogi lord nie żyje, bardzo się cieszę. Ten zabity, tak? Tak. Mamy leczenie, ale to jest leczenie obok siebie, nie? Tak. Pierdyknijmy tym tu. Jak sytuacja wygląda tutaj? Bijcie go. Ary, tu wy ucieknijcie. Strzelamy, tu strzelamy, jest git. Wiesz co, ty pójdź tam. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj... Cały czas ci będą dochodzić, nie? Moja miła. Wyjdź tam w ogóle. Mogę rzucić czara. Tu jest okej. Tu chyba też jest powoli okej. Wiem, że jest tragedia. Ty chodź tu.
Czemu wy jesteście nie wrzuceni do walki, tego nie wiem. Okej. Okay. Ty tam lecisz, super. Tu jest problem troszeczkę. Dobra, pieseły tu. Ty, mój miły, żyjesz tu? Chodź tu. Dobra, wyjdźmy, kurde, trochę do przodu. Moja miła, też wyjdź. Muszmy tam. Koteł jest tu, niech koteł walczy. Tu jest Harald, kurde. Ja nie wiem, czy z Haraldem, kurde, coś zrobimy sensownego. Zastanawiam się, czy będzie szybciej po prostu. Walczyć tu, moment, tutaj mamy to. Igor. Obrona w zwarciu. Za dużo was tu, za dużo was tu. Skarbranda, właśnie, Skarbranda, kurde, trzeba wywalić. Stąd, a nie. Ale będzie, kurde, potężna akcja. Dobra. Aż tu się przydasz. Prędkość. Dobra, ci dostają, ci dostają, ci dostają. Chodzi o to, żeby, Boże, ewentualnie z jednej strony zrobić przewagę. Tak, wiem, że nie powinienem, kurde, wiecie co, weźcie mi Skarbranda, zdejmijcie. Tej pomocy. Skurde, Harald, nie, ale... Tu jest, znaczy był kiedyś koteł, ale niestety go nie ma. A wy wyjdźcie jak chcecie. Strzelajcie w plegary. Strzelajcie tu. O kurde! Super. Jak to działo tutaj wygląda? Tak udziało. Jeżeli on zginie, to trudno. Jedźmy tu od tak zwanego tylca. Może ich wygonimy poza mapę. Jest taka szansa, więc... Ty walczysz tu? Walczysz. Ale wielka bitwa. Ci dostają, ci dostają, ci dostają. Niestety. Tu i tu. Nie wiem, czy jest Skarbrand, kurde. Tu jest Harald, ale nie wiem, czy, kurde, damy radę mu.
ulica. Walczyć. Przewaga, kurde, w naszą stronę delikatna, ale... Mam przebicie pancerza, dlatego chcę ich, kurde, ściągnąć stąd. Trochę. Dobra, wiedzcie. O, idą następni. Dobra, chodź tu. Wiesz co, może to działo do końca jeszcze. Dokończ. Do końca. Wystrzelacie w ogóle, bo tak jakby... Nie do końca to widzę. Pomóżmy tu, bo kurde... Będzie źle. Dobra, ci dostali. Jedźmy dalej. A kurde, nie straciła życia w ogóle. Co za masakra. Ale gdzieś to pierdykniemy ładnie tu. Działo chyba wybuchło. Tu jest. Dobra. Wracaj, chodź tu. Przydasz się. Kto tam ma, kurde, problemy jakieś? Każdy ma problemy jakieś. Dobra. Tutaj sobie radzimy nie do końca. Wejście, wyjdźcie. Potrzebuję ciebie, moja miła. Gdzie ty jesteś w ogóle? Co ty robisz? Dobra, ci dostają. Misiek, bij. Dobra, jest konnica. Konnica, dokończ. O, wy wracacie w końcu do Haralda, czy kto tu wracał? Powinien, kurde, dostać za moment. Dobra, to wy nie wracajcie jednak. Atakujcie tych. Tu jest ok. Atakuj. Dobra, misiek z tyłu. Trochę do tyłu. Widzę, że tu niektórzy na nią patrzą i jest super. Myślą, że są super, ale niestety tak nie jest. Amunicję mamy, tylko kurde, nic z niej nie korzystamy. Dobra. Powoli wydaje mi się, że to tyle, bo niektórzy dostają, wiecie, już obrażenia w ramach braku... Tak. W ramach braku... Wy skąd wy jesteście w ogóle tutaj? Wy jesteście z garnizonu. Dobra, widzę, że tutaj dostali troszkę, ale to nie szkodzi. No, następnie idą. Garnizonowcy. W sumie powiem szczerze, że wydaje mi się, że chciałbym ich dopaść. Wszystkich. Tu małą konnicę mamy niestety. Zastanawiam się też nad robieniem... O, Harald skinął, super. Zastanawiam się również nad robieniem bitew. Musisz zginąć, gościu. Tego kurde. Na zrobienie bitew, wiecie, rozegraniu sobie samodzielnie tego, a zrobienie potem bitwy, komentowaniem jej w replayu. Nowego, kurde.
Kislev's honor! Ci jeszcze tutaj walczą. Ej, to poczekaj. To nie jest, kurde, koniec akcji. Dobra, mi się wyłaś. O, po co mam cię tracić, skoro nie muszę cię tracić? Ach, jednym dziobnięciem gościu nie żyje. O, masakra. Opyrrusowe, kurde. Ale mam nadzieję, że nikt nie zginął. Nie wiem jak ci. Nie, to musiałem rozegrać akurat. O, ci na pewno zginęli. Kurde, tę konnicę mogłem gdzieś tam, wiecie, schować na tyłach i po prostu wjeżdżać, nie? Ale tak jak mówię, to trzeba byłoby... no, w takim trybie grać trochę, a chciałem to trochę szybko, trochę wolno. No. Garnizon osady, natomiast nikt, kurde, tutaj nie zginął. Ten garnizon osady mamy taki w sumie nie najmniejszy chyba. Tak, konnica niestety zginęła. Ci przeżyli. Po tej stronie też wszyscy przeżyli. No i garnizon całkiem niezły, słuchajcie, był tutaj. 40 na 42. No i tutaj ładnie to wygląda. Dobra, 18 tysięcy. Ja myślę, że się uzupełnimy, nie? Uciekli. Dobra. A jeszcze kuga. Kurde, oni się nigdy nie skończą. Znaczy wiecie, gramy tak naprawdę do momentu faktycznie, wiecie, jakby kampanii tej Matki Ostanki. To, że tutaj sobie Kaśka pomyka i odpiera i odbiera, nie, osady i odpiera chaos, no to jest inna bajka, nie? Dobra, no niestety, kurde. Tu jest zaraza. Poległ w boju. Tymur. Niedobrze. No, to będzie problem. Kurde, zbroja szczęścia to jest okradziony przez wroga. Niedobrze. Prędkość. Okradziony. Dostałeś wierzchowca, na którym zginąłeś, ale uzyskaliśmy arkana. Uszkodzenia siebie. Dyscyplina 4. Ogrze ostrze kosarskie z lewa, fajnie, okupujemy osadę. No to się domyśliłem. No po prostu wszyscy przyszli. Pokonano Enkari, właśnie, zdobywanie doświadczenia postaci plus 7 frakcyjny. Spoko. I prędkość armii Lorda, bo to jest i dla Kasi, i dla Jewginia tutaj. Skarb Branda, mam siłę broni, premia do szarży, armia Lorda, ładnie. Oraz siła broni dla Lordów i czelnych bohaterów i dyscyplina. Ramach Azazela. Koszty werbunku. Jednostek Kislewa. Globalny czas trwania werbunku. Dobra. Mamy misję. Krake Drak trzeba bezprądrować. Nie wiem, czy będziemy to robić. O kurde, ile jest odcinka? 40 minut. Dwie bitwy. Dobra. Jak sytuacja wygląda tu? Ty, moja miła. Musisz wcielić się tu do armii. My natomiast...
Mógłbym pójść tu. Mógłbym spróbować zająć coś tu. Dobra, zaraz zobaczymy. Bo tu jest praktycznie armia pełna. Pełna, no nie uszkodzona w ogóle. Spoko, tu wszystko mamy, doświadczenie, mentorzy, tego nie potrzebujemy. Można by ranę dziabnąć już w sumie. Vitalika. Umiesz kraść technologię. Dobra. No i właśnie, można by go tutaj... To jest grog, zguba ludzkości. No tak, bo wy jesteście tam resztką armii. Jewgenii, ty straciłeś tę jedną jednostkę. Jedne sanie. Zaraz zobaczymy. Awanturny potężny cios, bo ty tam dawałeś radę. Człowiek koni, logistyk. To jest szarża dla was. Weź to. Dizny weterana, bo tam, kurde, dużo nie brakowało. Zastanawiam się, bo ty masz poziom 42. Jak sobie myślę... Nie, tu są 3 punkty. 4, 5, to jest 47 poziom. No, dobra, weźmy logistyka. Od niego. Ty natomiast, kurde, dawałaś radę tu. Tym weź magiczny posiłek. Uziemienie, spoko. Ty, kurde, nie przyzwaliśmy. I tu się, kurde, za chwilę zastanowię. Rozwój, zasięg wzroku kampanii. Ochronne, wiesz co, może tę odporność na razie. Jura-san, to jest dla ciebie. To też nie jest głupim pomysłem. Jest zasięg, zmniejszenie utraty wigoru, skradanie. To sporej ilości różnych tych, ale... magiczne, towarzyszący lord, eliksir wytrzymałości. Wiecie co? Nie wiem, czy tego nie zrobimy. Ona się przemienia. To było, kurde, dobre. Dobra. Sytuacja wygląda tak. Można by pójść do Plesku. To przejąć. Natomiast mamy Azazela nadal. Znaczy, tu była armia Azazela, która przyszła i uciekła. No i trzeba by ich, kurde, dopaść, ale wydaje mi się, że... Dopadniemy ich tutaj. Tylko we dwie armie? Właśnie nie wiem. 15. Dobra, zróbmy inaczej. Idź tu. No i właśnie, to jest pewne zwycięstwo. Wydaje mi się, że nawet, kurde, zrobimy tak, żeby zmniejszyć raty. Tak. Spełniamy się. Ty jesteś jeszcze w stanie, kurde, wrócić, albo... Idź w zasadzkę 75%. Idź tu w zasadzkę. Zobaczymy, czy kugaty przyjdą, czy ktoś. Wiesz co? W tym trybie... Idź tu. Dobra. Rana Zakar. Zakar. Wzrok, tu masz. Mentory, wszystko wziąłeś. Wiesz, ranę do końca. Ty, moja miła. W sumie też wszystko, nie? Radniej technologię, potem będziemy tego używać być może. Natomiast Jewgenii, chciałbym, żebyś dopadł. Nie wiem. Dyplina. Powoduje szkody walczącym, bo to obrażenia. Wiecie co? Możemy to wziąć w sumie. Ej, Jewgenii, byś, kurde, dopadł tych. Bo mamy jednostki strzelających trochę. Tutaj armia aż taka trudna nie jest. Nie, dobra. Jewgenii. Dawaj go.
On będzie chciał walczyć, więc sobie zawalczymy. Ostatnia taka bitewka. Czy w sumie jeszcze Konstantin jest, ale... Tak myślałem, że ten odcinek to będzie... Znaczy myślałem, że będzie walka tam Konstantyna oraz tutaj Kasieńki. Osiem. Wydaje mi się, że ustawimy się tu. Oś. Teraz to sobie poustawiamy. Wy z przodu, którzy macie najwięcej. Tu. Tu w plegary. Czy nie wiem, jak to się kurde nimi ustawić, powiem szczerze. Nie ma takiej kurde ucieczki. Oj. Ups. Nope. Ale to kurde, co ona tutaj potrafi, różne rzeczy. To jest kurde, to jest leczenie. A was, kurde, są fajne rzeczy. Tak, skoście mi ten. A tych. Rol chaosu. Atakuj! I trola. Ha!
Dobra. Ona kurde popiernicza w ogóle też, nie? Nie ty masz tego. 73 prędkości, kurde. Ładnie. 15 strat tylko. No właśnie myślałem, żeby się ustawić ładnie w moment, znaczy na tej dużej bitwie, po prostu mieć jakąś dobrą przednią linię i wymieniać co chwilę, wiecie, na początku być może tych, którzy by strzelali, potem wrąbać jednostki walczące w zwarciu dobre, z tyłu oczywiście kusznicy, jeszcze od tyłu miała być konnica i tak dalej, no ale niestety nie wyszła mi ta bitwa, bo zmieniłem plany na początku, mówię oczywiście o tej wcześniejszej bitwie. Zmieniłem plany na początku i chciałem dopaść ich tamtych, nie? No dobra. Mamy to, słuchajcie. Jest kuga. Kolonizuj. Wychodzę to jest gdzie? Wchodzę są tu, dobra. Możemy zrobić. Bo tutaj, mimo tego, że coś jest, to wydaje mi się, że nikt tutaj tędy nie przyjdzie, więc to jest w miarę bezpieczne. Natomiast tu mamy jeszcze Pawle, no właśnie. Pawla się przyda tylko. Gdzie ty się przydasz? Wiesz co, Pawla, na razie cię nie będę ruszał. Bo mamy tak. Tu jest full Konstantyn. Czemu ty jesteś tam? Dobra. To jest tego. Zwycięstwo nad demonami, bardzo dobrze. No i właśnie zastanawiam się, wiecie co? Chyba wpadniemy sobie na pełnej prędkości tu. Albo nawet tu. Wtedy zobaczymy, co on będzie kombinował. Ten natomiast się nie ruszył chyba. Chyba, że idzie w tę stronę. Nie zamierzam, jak mówię, tego robić tutaj. Budować. Kurde, ale bitwy. I tyle. Baba Ostanka nawet wzięła udział w bitwie, ale... Ale... 19 na 20. Coś, kurde, tutaj mieliśmy, ale... I co, przejdźmy sobie na tryb. Tu, ten. Bo tutaj tak naprawdę się nie spieszymy. To jest... Baba Ostanka sobie po prostu walczy tutaj o taką. mamy grunt ewentualnie. No i tę armię. Tylko przyszła w sumie Pawla tutaj. Więc ja nie wiem, czy ja chcę tę armię jeszcze jedną robić. Znaczy, można by... To zrobimy, ale... ale nie chcę. Mamy to. Tak, to jak wiemy jest ultra. No właśnie, jest tu Pawla, więc tu będziemy trójkę z Jewgenijem, z Carycą odpierać te ataki tu. No i jakoś tak, wiecie. No jest też jeszcze Borys oczywiście, którym Borysem mieliśmy przejść tu, ale nie dopadniemy tego niestety, bo mamy czerwoną strzałeczkę, jak widać, niestety. Natomiast my jesteśmy uzupełnieni prawie, ale nie będę, myślę, tracił czasu na to. Więc ja wejdę sobie w zasadzkę, zobaczę, czy tu zasadzka to jest 40% max. A tu jest zasadzka 80%. I to będzie nasze w ogóle. Tu. Troszeczkę się uzupełnimy w których miejscach. I Kugat jak będzie chciał iść tędy, no to będzie miał problem. Natomiast my. Zaczęliśmy jedne sanie, ale kurde, wydaje mi się, że sanie... Taki. Ten nie najgorzej, on tam walczył w sumie z tym. Dwie jednostki, co? Bo straciliśmy chyba... Nie, no nie. Mały grom. No bo misiek fajny byłby, ale niestety kurde 4 tury. Nie chcę tyle czekać. Mógłbym sanie jedne zrobić, ale też nie bardzo. Wiecie co? Wywalę te sanie.
Ale te sanie, weźmiemy sobie tak, zamiast sani. Nie tego, tego. I dwa miśki. To będzie dobra sprawa. Dwie tury poczekamy tutaj, ale... Ale myślę, że warto. Zwłaszcza, że mamy Borysa tutaj po tej stronie. Tu nie wiadomo. I Pawła idzie, caryca siedzi i czekamy. Borys. Makrina. A ty wyszłaś wtedy, dobra. Moment, ja się tutaj robię? Nie. No można by cię, kurde, tutaj dziabnąć. 22%. Dobra, na razie wleźmy tu, gdyby coś. Te pająki, kurde, trzeba by wywalić też. Znaczy... 90 pancerza mają. 86 prędkości. Atak w zwarciu 41, magiczny i trujący. Obrona w zwarciu 53, całkiem nieźle. No nie. Prędkości... Znaczy, oni obronę w zwarciu mają 11 więcej, siły broni 5. No i dużo więcej oczywiście tego. Życia. Dobra, kochani. Katarina, ty byłaś... Ty byłaś do tego. Do Timura, który tutaj był. Dobra. Bojar. Naprawdę nie mam żadnego tego, żadnej umiejętności. Kurde, która mi zwiększa. Wiecie, poziom werbowanych lordów, no nie? Limit bohaterów dla lordowych czarownic. Można by... Otrzymujesz dochód z całej prowincji. To jest... Właśnie, to jest 150. Znaczy te 150, musisz mi wydawać. Rozjuszone niedźwiedzi, to by było dobre. Stosunki z Imperium, tu jest poziom werbowanych lordów plus 2. Ale to ja nie mam tyle czasu niestety. No. Dobra, uczeń, to są rezerwy. Pan spaczenie spoko, komendant kozaków. Inteligencja. O stanu. Chyba to weźmiemy. To są trzy jednostki. No i oczywiście mógłbym tutaj zrobić. W sumie tych mamy. Mistrzów miecza Hoeta. Strzelaczy mamy. Urzęda, tylko kurde, no właśnie, mało punktów. Nie chcę chyba na razie ich używać. No można by jakieś smoczydło. Albo Feniksa, tylko Feniks, kurde, też 37. Może smoka? Bo to jest co? Tajemny Feniks. 42. Odrodzenie, przybicie pancerza, zestrojenie z magią, śmierć z niebios. Nie widziałem tego, kurde, Feniksa. Dawaj go. Skurczybyka. Uszapty. Albo katapultę z daleka atakować, albo... Aż grobowców. Albo tych. Tam na tyłach. Ale uszapty jednak. Delirionu. No mamy srebrne hełmy z tarczami. Dwie tury, ale to i tak będzie sporo tur tutaj. No i dobra, to będzie taka armia, pomniejsza. Być może, kurde... Niedźwiedzie. Dobra. I git. Dobra.
No i z tymi, kurde, armiami dwoma, no to jakoś... No, jeden, kurde, konsultant chyba pójdzie w lewo, a ty pójdziesz w prawo, bo to będzie łatwiej trochę być może. Zobaczymy. Borysa weźmie ze sobą. Powinno być okej. Okay. Chciałem jeszcze zrobić to. Dobra, czernisty szlak, wiadomo. Wyczone czary. Dyscyplina prędkości. Masa, można by się, kurde, tę masę wziąć. Sesja agonii, dobra. Potrzebujemy jeszcze 505, no 150 za chwilkę zużyjemy. Powinno być ok. Nie wiadomo, bo tam robimy 5, 25 mniej więcej na turę. Dobra, to są góry. Zatoka Ostrzy. Chociaż tu w tym momencie nikogo nie ma. To można by faktycznie rzucić. Czy ty tytanów? 9000. No nie chcę. Zwłaszcza, że mi to nic nie daje, kurde. No produkcja futer ewentualnie. Z 12 na 24. W lokalnej prowincji ta jeźdźców, więc... Tak, nie do końca. Dobra. Pytanie, czy ktoś tu jeszcze coś? Chyba nie. Boję się, kurde, kliknąć trochę tego, że tutaj coś wiecie. Wpadnie, chociaż ty nie powinieneś tutaj zaatakować. Chcę właśnie tutaj zrobić akcję. Albo pójdziemy do Plesku i wtedy z powrotem. Albo jakoś, chociaż to jest Pawła. Do Pawła dotrze gdzieś tu. My uderzymy. Nie wiem, dobra, kliknijmy turę. Jeżeli będzie jakaś walka, to po prostu rozegramy ją w następnym. Ten ucieka. Dobra. To tyle dobrze. Jak sobie zrobimy faktycznie tego Masaja. Sinowa. Będzie git. No i pytanie właśnie, czy... Czy co? Durniu ty. Jeszcze rachowaczyć kości, kurde. To może oni z Pawlą. Bugat idzie. Bugat nas nie zauważył. Bardzo rozumiem. Kurde, cyk, wychodzę i po tobie. Mamy to. Panoksięska ponęta. Właśnie kruchu kampanii. Bo tutaj myślę, że z Kugatem. Co ty masz w ogóle? No wiadomo, nie będziemy teraz, ale masz... Antikor, rycerze, tych trzeba będzie zestrzelić, tych trzeba będzie uważać na nich. Tutaj Nordlingi, no wojownicy chaosu to może. Trochę? Nie, no to kurde. No. Zestrzelimy tych tam od tylca. Tu, miśki. Dobrze. Atak plus 10, tylko to jest dla tych największych. To by było spoko, ale niestety mało tych niedźwiadków mamy, żeby to było takie fajne. No zasięg gromu też nie, zapas obronny spoko. Tempo uzupełniania strat mogło być dobre. Obrężenie tu płonące dla małych gromów. Leczenie plus 2. Rozwój plus 15. Nie potrzebuję aż tak rozwoju, wydaje mi się, że nie, ale doświadczenie, jak będziemy się wyrobować, może nie być głupie. Tempo badań. Czemu ja tego, kurde, nie mam? Zabunką minus 5. No. 30, kurde, byśmy mieli tę turę chyba szybciej wszystko. Dobra, także tu prawdopodobnie zaatakujemy. Tu. Jesteśmy praktycznie, wiecie co?
Mam 8% jeszcze, więc to powinienem już dziabnąć. Drobne zwycięstwo, oczywiście go tutaj obłożymy klątwami. Właśnie, wiecie co? Zróbmy teraz tę klątwę. Lątwy, dyscypliny, prędkości, obrony w zwarciu, furię i inne rzeczy. Także on stąd już nie wyjdzie. Ten tu jest blisko. Ale mamy całe szczęście tej mury, chociaż kurde, nie takie do końca. No my nie mamy murów tu? What? Nie wiem. Pawla. Miałem tego nie rozgrywać, wiem, ale... Chciałem zobaczyć, czy Pawla dojdzie tutaj. Nie dojdzie, ale to nie szkodzi. Na maksa. Tak, ty idź tu. W zgradzie, to nam pomogło. To nam daje? Koszt werbunku, produkcja drewna, przychody, przychody z farm, frakcyjnie, spoko. To będzie dobra sprawa. Tu z Kugatem, tu. Borys jest, Jewgeni, jeszcze jedna tura. Tutaj się uzupełniamy, ten nie wiadomo. Bo tak robię, kurde, te tury, ale... tutaj się nie werbujemy już. Ja wejdę w zasadzkę tu. Tylko musi coś, kurde, przyszło do głowy. Biego. Też. Można by... To jest Harganet cały czas, tak. Jedną turę tam dotrę, nie dotrę, więc... Nadal będziemy tu, ale wydaje mi się, że bliżej tam. No i... Coś zaczniemy działać. Ceryca wiemy. Borys wiemy. Ty się werbujesz. Będziemy na minusie, ale to nie szkodzi. W szapty mamy tych. To jest fajna, kurde, armia. Dziwne feniksy tajemne. Będzie fajne. Dobra, tyle. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli tak, to oceńcie go proszę pozytywnie. I do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa.